Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Katarzyna niemal ze łzami w oczach wyszła z kolejnego salonu ślubnego. Wciąż przepraszała konsultantkę, ale ta machała ręką, żeby się nie przejmowała. Dziewczyna przyzwyczaiła się już do tego, że panny młode przed ślubem potrafią zachowywać się niestosownie. Choć Katarzyna chyba przebiła wszystkich. W naszym mieście nie da się znaleźć normalnej sukienki i to nawet przy moim budżecie. Rzuciła gniewnie Katarzyna i usiadła na ławce, by odetchnąć. Weronika ostrożnie usiadła obok niej i położyła dłoń na ramieniu przyjaciółki. Od 2 tygodni chodziły po sklepach w poszukiwaniu idealnej sukienki. W mieście było tylko 7 salonów. Spędziły godziny w każdym z nich. Przychodziły więcej niż raz, próbując dotrzeć do nowo przybyłej. Ale to wszystko było bezcelowe. Po prostu przywiązujesz do tego zbyt dużą wagę, powiedziała Weronika, ale szybko zdała sobie sprawę, że popełnia błąd. Na przykład ten przedostatni nie był zły. Jakie to miało znaczenie, że jej odcień był trochę waniliowy? To nie będzie zauważalne. Katarzyna powtórzyła głośno. Chcę, żeby było idealnie. Chcę, żeby było białawe. Jak nie będzie waniliowy, to będzie wyglądał jak po praniu czymś brudnym. Weronika jest zmęczona napadami złości przyjaciółki. Jak trudno było z nią pracować doradcą dziewczynki. A jeszcze bardziej współczuła narzeczonemu, który obrywał za wszystko. Katarzynie udało się nawet zarzucić mu, że wybrał złą randkę. Chociaż to nie był jego wybór, w ogóle nie zaproponowano im żadnej opcji. Może w ogóle nie powinnam wychodzić za mąż? Powiedziała nagle Katarzyna. Z tą uroczystością wszystko się uda. Za 3 razem dostałam nawet odpowiedni pierścionek. Nie bądź głupia. Ty się tylko martwisz. Wsparła ją przyjaciółka. Panny młode zawsze takie są. Przed ślubem widziałam w telewizji, że DLA dziewczyny to ogromny stres. A jeśli pojedziemy do miasta wojewódzkiego? Zapłacimy za to. To tylko 3 godziny jazdy. Twarz Katarzyny rozpogodziła się, a oczy zalśniły. Przytuliła mocno przyjaciółkę i pocałowała ją w policzek. Dlaczego nic wcześniej nie powiedziałaś? Wykrzyknęła radośnie. Trzeba było od razu tam jechać. Wszędzie jest tak samo. Tylko Tomasz będzie musiał zapłacić więcej. Dziewczyny zaśmiały się radośnie. Weronika cieszyła się, że udało jej się podnieść przyjaciółkę na duchu i oszczędzić sobie kilku bolesnych godzin słuchania jej histerii. Zgodziły się pojechać w weekend. W końcu musieli pracować, żeby mieć na co iść. Tomasz wrócił z pracy do domu, żeby coś przekąsić i pójść do drugiej pracy. Tak, facet pracował na 2 etaty, żeby zarobić na wymarzoną ceremonię DLA swojej ukochanej dziewczyny. Katarzyna oczywiście też dokładała małą cegiełkę do opłacenia uroczystości, ale większość wydatków spoczywała na mężczyźnie. On sam tego chciał, a jego ukochana kilkakrotnie dawała mu to do zrozumienia. Tomasz bardzo kochał Katarzynę i uważał, że zasługuje na wszystko, co najlepsze. Dlatego był gotów podjąć 3. pracę, byleby dodawała kolejną godzinę, 2-3 do dnia. Tomasz zareagował na wiadomość Katarzyny, że jedzie do dużego miasta kupić sukienkę. Tomasz zareagował swoim zwyczajowym, ciężkim westchnieniem. Nie ma sensu kłócić się z panną młodą, skoro już coś postanowiła, to nic jej nie powstrzyma. Młody podjął jednak jeszcze małą próbę odwiedzenia ukochanej. Myślisz, że znajdziesz tam coś innego niż asortyment naszych sklepów? Zapytał ją łagodnie. Oczywiście, odpowiedziała mu Katarzyna. Wszędzie jest tak samo. W całym mieście jest tylko 7 sklepów i wszystkie są staroświeckie. Przynoszą nam tylko resztki, ale chciałaś zaoszczędzić na sukience, prawda? Tomasz się nie poddał. W ten sposób nie da się zaoszczędzić. Katarzyna była coraz bardziej wściekła. Zaoszczędźmy też na restauracji. Za rogiem jest świetna stołówka. Jeszcze lepiej, chodźmy do szkoły sąsiada. Tam jest świetna siłownia. Wstanę wcześniej rano, ugotuję ziemniaki DLA wszystkich i kupię ciasto w sklepie. Nie musimy nawet rezerwować gospodarza. Są tam piłki i skakanki. Tomasz niemal natychmiast zdał sobie sprawę, że lepiej byłoby milczeć. Ale Katarzynę poniosło. Nie potrafiła się uspokoić. Jej płomienna przemowa zakończyła się jak zwykle konkluzją, że ślub potrzebny jest tylko jej. On jej nie kochał i nie doceniał. Poczuł się zraniony i urażony, słysząc takie słowa pod swoim adresem. W końcu Katarzyna nie była tak mocno zaangażowana w organizację jak on. Dziewczyna oczywiście wymyślała kolejne sposoby na wydawanie pieniędzy, ale nie zdawała sobie sprawy, że ani ona, ani jej przyszły mąż nie są milionerami.
Katarzyna przemówiła sobie do rozsądku i udała się do łazienki. Zawsze tak robiła. Teraz spędzi tam co najmniej godzinę, a potem wyjdzie jak gdyby nigdy nic i znów zacznie sprawdzać listę gości lub studiować menu. Tomasz ma 60 minut, żeby się zrelaksować, posiedzieć w ciszy i przekonać samego siebie, że on też chce tego wszystkiego, co wymyśliła Katarzyna. Oprócz przygotowań do ślubu panny młodej o wygórowanych wymaganiach, Tomasz miał własne zmartwienia i problemy. Tylko nikt go o nie nie pytał. Katarzyna była bardziej zainteresowana swoją osobą. Tomasz nic nie mówił, bo nie chciał wyjść na słabego w oczach ukochanej. Uważał, że mężczyzna powinien sam podejmować decyzję. Mężczyzna pracował jako lekarz w prywatnej klinice. Tylko krewny ordynatora chciał zająć jego miejsce. Zwolnienie Tomasza było tylko kwestią czasu. Wiadomo, że szefostwo go nie zostawi. Poza tym praca jako taksówkarz nie poprawiała jego wizerunku w oczach pacjentów i przełożonych. Ale nie mógł jeszcze z tego zrezygnować. Tomasz był dobrym specjalistą, więc znalezienie nowej pracy nie byłoby trudne. Każdy szpital by go przyjął. Haczyk polegał jednak na tym, że zarobki byłyby tam zupełnie inne. W mieście nie było już prywatnych klinik, więc na pewno musiałby iść do szpitala państwowego. Mężczyzna zataił te informacje przed swoją narzeczoną. Zawsze brakowało jej pieniędzy, a tutaj bał się nawet wyobrazić sobie, jaka może być jej reakcja. Tomasz otrzymał jednak dobrą propozycję. Został zaproszony do pracy jako lekarz w pewnym miejscu. Dostałby tam nawet więcej pieniędzy niż w prywatnej klinice, ale nie mógł przyjąć tej pracy, bo to oznaczało przeprowadzkę. I to nie do dużego miasta, jak marzyła Katarzyna, ale na odległą wieś. Mężczyzna stanął na rozdrożu, co powinien zrobić: zostać w prywatnej klinice i zarabiać minimalną pensję? Czy zaryzykować i złożyć ofertę swojej przyszłej żonie? Oczywiście rozważał opcję przeprowadzki do dużego miasta, ale tam musiał zaczynać od zera. Ciężko będzie się tam przebić do prywatnej kliniki, bo konkurencja jest spora, a wszędzie dobre miejsca są podpięte pod swoich. Lekarz z prowincji wyraźnie przegrałby w konkurencji. Wszystko to zestawione było z ciągłymi naganami Katarzyny. Trudno sobie wyobrazić, w jakim stanie moralnej depresji znajdował się Tomasz. Tylko miłość dawała mu siłę do życia. Szczerze kochał swoją narzeczoną. DLA niej był gotów zrobić wszystko. Dla niej szukał najwłaściwszego wyjścia z trudnej sytuacji. Ale ostatnio wydawało mu się, że Katarzyna nie darzy go równie silnym uczuciem. W weekend przyjaciele spotkali się na dworcu. Katarzyna była w świetnym humorze, co cieszyło Weronikę, która miała nadzieję, że jej przyjaciółka w takim nastroju będzie potrafiła znaleźć to, czego potrzebuje i nie będzie kapryśna. Przez całą drogę Katarzyna opowiadała, że przeglądała katalogi sklepów w internecie, robiła listę salonów, które powinna odwiedzić. Wybrała nawet kilka modeli, które chciała przymierzyć. Naprawdę wyjdziemy stamtąd z sukienką? Weronika zaśmiała się. Mam nadzieję, że tak. Zobacz, co znalazłam. Katarzyna pokazała zdjęcie. To sen. Oczy Weroniki rozszerzyły się, gdy zobaczyła cenę. Szczerze mówiąc, niewiele różniła się od tych, które Katarzyna przymierzała wczoraj, przedwczoraj i tydzień wcześniej. Najwyraźniej dziewczyna uznała, że im drożej, tym lepiej. Tomasz pochwalił twój wybór? Zapytała z niedowierzaniem Weronika. Jest skłonny dać taką sumę za sukienkę, którą założysz raz w życiu? Dołożę trochę ze swoich oszczędności, odparła Katarzyna. Choć to wbrew moim zasadom, nie chciałam inwestować w wakacje pieniędzy, ale DLA tej sukienki jestem gotowa. Weronika współczuła narzeczonemu przyjaciółki. Wiedziała, jak ciężko było mu spełnić wszystkie jej życzenia. Nie mogła jednak powiedzieć o tym Katarzynie. W końcu jej udział jako przyjaciółki polegał na tym, że zawsze musiała stać po jej stronie. Katarzyna każdą uwagę brała do siebie. Nie dało się z nią spokojnie porozmawiać. Już po 2 godzinach dziewczyny były w mieście. Katarzyna była gotowa zapłacić za sukienkę, ale jeszcze się zastanawiała, bo cena była zbyt wysoka, nawet wyższa niż planowała. Dziewczyna poprosiła o odłożenie tego na później, a sama zaproponowała Weronice wyjście do kawiarni. Chciała jeszcze raz przemyśleć swoją decyzję. Jeśli masz wątpliwości, nie bierz tego, poradziła Weronika. Widziałyśmy dziś setki strojów, które były kilka razy tańsze, a wyglądały równie dobrze. Zastanawiam się nad czymś innym, odparła Katarzyna. Czy naprawdę zasługuje na to, żeby siedzieć i liczyć grosze, zastanawiając się, czy wystarczy mi pieniędzy na to, co chcę? Nie jestem z tego zadowolona. Chciałabym nie musieć wybierać wymarzonej sukienki czy dodatkowego poziomu na torcie.
Wiesz, co mam na myśli? Weronika doskonale ją rozumiała. Wielokrotnie słyszała od przyjaciółki, że nie jest zadowolona z pensji Tomasza i nie można było powiedzieć, że nie wnosił do domu zbyt wiele pieniędzy. Starczało im na wszystko. Żyli lepiej niż większość ludzi w ich mieście. Ale dziewczynie to nie wystarczało. Chciała luksusu, żyć drogo, bogato, ale Tomasz nie mógł jej tego dać. Kiedy dziewczyny weszły do kawiarni, nieznajomy mężczyzna pomógł im przytrzymać drzwi i uśmiechnął się uprzejmie. Spojrzał dłużej na Katarzynę i nawet mrugnął do niej. Usiadł przy sąsiednim stoliku i nie spuszczał wzroku z dziewczyn. Katarzyna nie mogła nie zwrócić na niego uwagi, bo był ucieleśnieniem mężczyzny jej marzeń. Wysoki brunet w drogim garniturze. Jego perfumy były przyjemne i bardzo szlachetne. Nieznajomy wyglądał na pewnego siebie. Od razu dało się zauważyć, że nie będzie kazał swojej narzeczonej oszczędzać na restauracji i butach na ucztę weselną. Katarzyna westchnęła i powoli się przeciągnęła. Skąd takie przypuszczenia? Zwykły mężczyzna w garniturze, odpowiedziała jej Weronika bez cienia nieśmiałości, ale prawdę mówiąc, dziewczyna sama zwróciła na niego uwagę. Weronika, w przeciwieństwie do swojej przyjaciółki, była samotna, więc nie mogła nie zwrócić uwagi na przystojnego nieznajomego, który na pierwszy rzut oka był również dość zamożny. Nie nieśmiały, bo znający swoją wartość. Katarzyna nie przestawała bronić przystojnego mężczyzny. Spójrz na jego zegarek, garnitur, włosy. On nie musi nikomu niczego udowadniać. On wie, że jest piękny. A mój Tomasz, on nawet w garniturze nie ma porównania. Widziałaś go tylko raz w życiu na zdjęciu ze studniówki. I sama go wybrałaś. Koleżanka się zaśmiała. Twój Tomasz nie ma czasu oddychać. Gdzie on pójdzie w garniturze? Do pracy w taksówce czy w szpitalach? Pewnie znajdzie jakąś trzecią. Tam pójdzie, jak się przebierze. Katarzyna uniosła wyniośle nos. Nie chciała rozmawiać z przyjaciółką o niczym innym. Inaczej skończyłoby się to skandalem. A i tak musiały wrócić razem do domu. Zapomniała, że chciała pomyśleć o kupnie sukienki, ale teraz jej myśli były skierowane wyłącznie na przystojnego nieznajomego. Zauważyła, że zwracał większą uwagę na nią niż na Weronikę, która najpierw go skrytykowała, a teraz siedziała, wyraźnie się przed nim popisując. Poprawiała włosy, prostowała ramiona, rozpinała guzik. Katarzyna niczego takiego nie udawała, ale widziała, a nawet czuła, że on po prostu pożera ją wzrokiem. A ten deser dostałaś w ramach komplementu, powiedział grzecznie kelner i podał Katarzynie ciastka. Czy to od szefa kuchni? Katarzyna zapytała z uśmiechem. Nie, to od mężczyzny, który właśnie wyszedł z kawiarni. Jest tu też banknot i zapłacił rachunek. Kelner skończył mówić i wyszedł. Po minie Weroniki widać było, że jest zła na koleżankę i tak bardzo chciała, aby ten przystojny mężczyzna zwrócił na nią uwagę. Dlaczego Katarzyna zawsze miała szczęście? Jakby miała na sobie latarnię DLA mężczyzn. Katarzyna uśmiechnęła się enigmatycznie i przeczytała liścik. Mężczyzna napisał w nim, że jest zachwycony urodą dziewczyny. Zaproponował spotkanie, by porozmawiać i lepiej ją poznać. Na dole był podpis i numer telefonu. Dziewczyna rozpromieniła się ze szczęścia. Włożyła liścik do torebki i widelczykiem podzieliła podarowany deser. I zaoferowała go swojej przyjaciółce. Nie, to było dane tobie, odmówiła Weronika. Wolałabym się dowiedzieć, co on ci napisał. A zresztą i tak zabierasz go ze sobą. A jeśli on to zobaczy, nic w nim nie ma, odpowiedziała jej Katarzyna jakby z obojętnością. Same komplementy, życzenia miłego dnia. Tomasz byłby wściekły, gdyby się dowiedział. Lubię zbierać takie drobiazgi. Zjeść ciastko, przytyć, tak razem. Dziewczyny roześmiały się. Ku zdziwieniu Weroniki, jej przyjaciółka postanowiła nie kupować żadnej sukienki. Okazało się, że prawie cały dzień zmarnowały na nic. Zaraz po kawiarni Katarzyna chciała wracać do domu. Wezmę tę pamiątkową, powiedziała do przyjaciółki. Miałaś rację. Jest dokładnie taka sama jak ta, która podobała mi się tutaj. Tylko tańszy o kilka razy. Światło i tak wszędzie będzie inne, więc odcień też się zmieni. Weronika nie mogła uwierzyć, że jej koleżanka tak łatwo zrezygnowała z sukienki, o której opowiadała jej przez cały tydzień. Dziewczyna podejrzewała, że sama może nie będzie musiała przejmować się wyborem stroju na wesele przyjaciółki. Coś jej mówiło, że uroczystość może zostać odwołana. Oczy Katarzyny dosłownie płonęły. Po tej notatce była zupełnie inna. Zniknęła jej kapryśność. Odbyła nawet miłą rozmowę z taksówkarzem, choć nigdy tego nie lubiła.
Najwyraźniej Katarzyna jeszcze się z nim spotka. Weronika płonęła z zazdrości. Miała ochotę od razu pobiec do Tomasza i powiedzieć mu, że jego narzeczona zakochała się w kimś innym. I to tak beztrosko, nawet z nim nie rozmawiając. Podczas gdy on pozbawia się snu i normalnego odpoczynku, by spełnić każdą jej zachciankę. A Katarzyna flirtuje z kimś innym. Weronika nie powiedziała nic panu młodemu tylko dlatego, że żal jej było jego uczuć. Nie wierzyła, że Katarzynę, prostą dziewczynę z prowincji, połączy coś poważnego z tym bogatym i przystojnym mężczyzną. Ale Weronika się myliła. Powinna była nic nie mówić Tomaszowi. Być może łatwiej byłoby mu przeżyć zdradę narzeczonej. Katarzyna natomiast zrobiła rzecz najbardziej obrzydliwą. Do ślubu zostało kilka dni. Wszystko było już przygotowane. Niektórzy goście przyjechali z innych miast, ale panna młoda wręcz przeciwnie, wyjechała. Katarzyna uciekła do dużego miasta do mężczyzny z kawiarni. Okazuje się, że przez cały ten czas komunikowała się z nim, kilka razy nawet podróżowała, by się z nim spotkać. Tomaszowi powiedziała, że podróżując służbowo, dziewczyna zakochała się. Długo nie miała odwagi przyznać się do tego narzeczonemu, nigdy nie odważyła się z nim porozmawiać. Pozostawiła po sobie jedynie liścik, w którym przeprosiła, życzyła Tomaszowi powodzenia i pożegnała się z nim na zawsze. Tomasz zdemolował mieszkanie, w którym kiedyś byli z Katarzyną szczęśliwi. Wreszcie mógł dać upust emocjom, które kumulowały się w nim od miesięcy. Krzyczał, jak bardzo jej nienawidzi, życzył jej nieszczęścia, przeklinał ją. Ale wtedy zwyciężyła dobra natura mężczyzny. Kiedy wyrzucił z siebie cały gniew, był w stanie pozwolić dziewczynie odejść. W końcu ją kochał, więc życzył jej tylko szczęścia. Jeśli Katarzyna będzie się uśmiechać do nowego młodzieńca, to Tomasz będzie szczęśliwy. Aby maksymalnie się rozproszyć i zacząć życie z czystym kątem, mężczyzna zgodził się na ofertę pracy połączoną z przeprowadzką. Nowe zmartwienia nie pozwolą mu się zrelaksować. Tomasz postanowił w pełni zanurzyć się w sprawach zawodowych. Uspokajał się nawet tym, że wszystkie problemy za jednym zamachem się rozwiązały, choć tak dużym kosztem. Nowy kochanek Katarzyny miał na imię Piotr. Był biznesmenem i to bardzo dobrze prosperującym. Przy nim dziewczyna rozkwitła, zaczęła mieć życie, o jakim zawsze marzyła. Pieniądze, biżuterię, podróże. Piotr był po prostu oszołomiony niesamowitą urodą Katarzyny. Był gotów położyć góry u jej stóp. Jej kaprysy i wymagający mężczyzna nawet był zadowolony. W końcu nie musiał szukać dodatkowych źródeł dochodu, by zadowolić ukochaną prezentami. Katarzyna w pełni to wykorzystała. Nie chodziła już do pracy. Wszystkie dni spędzała w błogostanie. Dziewczyna zadbała o siebie, zaczęła chodzić do klubu fitness, by utrzymać formę. W końcu Piotr jest godzien tego, że obok niego była prawdziwa piękność. Katarzyna przestała kontaktować się z Weroniką. Dziewczyna nie wybaczyła przyjaciółce takiej zdrady Tomasza. Miała do niego żal. Na koniec przyjaciółka wygarnęła Katarzynie wszystko, co nagromadziła przez wiele lat znajomości. Podkreśliła wszystkie jej negatywne strony. Katarzyna uznała, że przyjaciółka jest o nią po prostu zazdrosna. Nie potrzebowała takich ludzi wokół siebie. Łatwo odpuściła Weronice. Zwłaszcza, że Katarzyna miała nowe koleżanki, takie same żony oligarchów, przy których czuła się na swoim miejscu. Ich charakter był taki sam jak jej. W rocznicę ich znajomości Piotr zaprosił Katarzynę do kawiarni, w której się poznali. Dziewczyna chciała zrobić skandal i powiedzieć, że to miejsce nie jest już odpowiednie DLA jej statusu, a zwłaszcza do świętowania tak ważnej daty. Jedna z koleżanek podpowiedziała jej jednak, że Piotr mógł wybrać to miejsce nie bez powodu. Katarzyna domyśliła się, a raczej miała nadzieję, że jej przypuszczenia okażą się słuszne. Zarówno przyjaciółka, jak i Katarzyna miały rację. Mężczyzna urządził w kawiarni prawdziwy romans, zaprosił muzyków, a nawet kelnera. Tego samego poprosił, by tego dnia wyszedł na zmianę. Wtedy Piotr oświadczył się Katarzynie. Nie mogła odmówić. Przygotowania do ślubu przebiegały w zupełnie innym nastroju. Katarzyna nie oszczędzała na niczym. Piotr sam ją o to poprosił, stwierdził, że jego narzeczona zasługuje na wszystko, co najlepsze. Dziewczyna wynajęła specjalnego organizatora. Chciała zrobić prawdziwą furorę. Zadanie przed nią było trudniejsze niż ostatnio. W końcu zrobić wrażenie na publiczności, składającej się wyłącznie z milionerów i ich żon, jest znacznie trudniej niż na znajomych z prowincji. Nawiasem mówiąc, nie zaprosiła na imprezę nikogo z rodzinnego miasta. Wstydziła się tych ludzi i już dawno przestała się z nimi komunikować.
ale specjalnie DLA nich zamieściła zdjęcia w sieciach społecznościowych, dzięki czemu wszystkie były dziewczyny, koleżanki z klasy i znajomi płonęli z zazdrości, patrząc na jej sukienkę, małżonka i miejsce, w którym odbyła się ceremonia. Katarzynie udało się zaimponować zarówno nowym, jak i starym znajomym. Katarzyna spędziła z Piotrem 3 szczęśliwe lata. Prawie nigdy się nie kłócili. Choćby o drobiazgi, dziewczyna szybko zapominała o swojej małej ojczyźnie i starych znajomych. Życie toczyło się jak w bajce. Para nie miała czasu na dzieci. Katarzyna myślała o tym, ale chciała jeszcze trochę pożyć DLA siebie. Przez większość życia nie mogła sobie pozwolić na wakacje w kurorcie, wyjazdy do spa. Nie zdążyła jeszcze nacieszyć się wszystkimi urokami luksusowego życia. Piotr też nie spieszył się z żoną. On miał 33 lata, ona 30. Będą mieli czas. Całe życie było przed nimi, ale nie było im pisane zostać rodzicami. Przynajmniej Piotr nie był. Pewnego ranka po prostu się nie obudził. Trudno opisać emocje, jakie Katarzyna czuła w tamtej chwili. Na początku nie zdawała sobie sprawy, że jej mąż nie żyje. Myślała, że robi jej kawał i udaje, że śpi. Potem Katarzyna zdała sobie sprawę, że stało się coś złego. Długo próbowała go obudzić. Im dłużej to robiła, tym bardziej rozpaczała. W końcu zdała sobie sprawę, że jej mąż nie oddycha. Potem zdała sobie sprawę, że nie ma też pulsu. Katarzyna natychmiast zadzwoniła po karetkę. Przez cały czas, aż do przyjazdu medyków, siedziała przy ukochanym. Wciąż nie chciała pogodzić się z rzeczywistością. Rozmawiała z Piotrem, błagając go, by przestał się nad nią znęcać. Czas oczekiwania na karetkę dłużył się niemiłosiernie. Katarzyna bała się odsunąć od Piotra, ale jednocześnie bała się być blisko niego. Patrzyła na jego twarz, która była jak maska, jakby nie była jego twarzą, a jej ciało drżało. Jak to możliwe? Snuli plany, marzyli o dzieciach. Jeszcze wczoraj wieczorem prowadzili słodkie rozmowy, a dziś wszystko się skończyło. Już nigdy nie usłyszy jego głosu, nigdy nie poczuje jego silnego uścisku. Nie, wciąż wierzyła, że po prostu zasnął lub stracił przytomność. Musimy stwierdzić zgon, powiedział lekarz, który przybył na miejsce zdarzenia. Ryszard, dzwoń na policję. To oczywiste, że dzieje się coś podejrzanego. Jaki zgon? Katarzyna była oszołomiona. W tym momencie nie czuła już podłogi pod stopami, a całe jej ciało zdawało się rozpływać we mgle. Dlaczego policja? Ponieważ Katarzyno, kiedy całkowicie zdrowy i odnoszący sukcesy biznesmen, po prostu umiera w swoim łóżku, natychmiast rodzi to pewne myśli, odpowiedział jej lekarz. Nawet jeśli nie ma żadnych oznak gwałtownej śmierci. I myślę, że sekcja zwłok odpowie na wiele naszych pytań. Katarzyna za nie mówiła. Kto mógł chcieć skrzywdzić jej ukochanego? Nie miał wrogów, nawet konkurenci traktowali go z szacunkiem. Przestała cokolwiek rozumieć. Ledwo pamiętała pierwszą rozmowę z policją, po prostu automatycznie odpowiadała na pytania śledczego. Sama Katarzyna myślami była gdzieś bardzo daleko. Czy dobrze rozumiem, że jest pani spadkobierczynią w pierwszej linii? Po śmierci męża odziedziczy pani cały jego majątek? Zapytał w pewnym momencie policjant. To pytanie natychmiast oprzytomniało Katarzynę. Zdała sobie sprawę, że w sprawie męża wcale nie jest ofiarą, a pierwszą podejrzaną. Łzy jeszcze mocniej popłynęły jej z oczu. Nie rozumiała, jak może zadawać takie pytania osobie, która dopiero co dowiedziała się o śmierci ukochanego. To było nieznośnie bolesne psychicznie. Tak bardzo, że nawet fizycznie Katarzyna to czuła. Trzęsła się, dławiły ją łzy, w klatce piersiowej czuła się, jakby położono na niej kamień. Jej ręce i nogi nie były posłuszne dziewczynie. Była jak lalka, którą zwinięto i rzucono w kąt. Taka właśnie była. I jeszcze ten śledczy ze swoimi pytaniami. Jak pan może zadawać mi takie pytania? Krzyczała Katarzyna. Przecież się kochaliśmy. Jak mogłam? Bardzo łatwo. Mogę ci wymienić całą gamę motywów, powiedział śledczy i usiadł w dość salonowej pozie. Na przykład dziedziczenie. Ale o tym już mówiłem. Inna możliwość jest taka, że dowiedziała się pani o kochance męża i postanowiła się na nim zemścić. Co jak co. Ale smutek Katarzyny szybko się ulotnił. Teraz ogarniało ją tylko uczucie wściekłości. Kochaliśmy się. Piotr mnie uwielbiał. Nigdy by mnie nie zdradził. A mamy informację, żeby zdradził, odpowiedział jej śledczy. Tuż przed tobą mieliśmy kochankę twojego męża, która powiedziała nam, że Piotr zamierza cię zostawić, a tobie bardzo się to nie spodobało. Może chciałaby pani to stąd zabrać. Nie wiedziałam o żadnej kochance.
odpowiedziała niezrozumiale Katarzyna. Gdzie on miał się podziać? Planowaliśmy dziecko, dużo rozmawialiśmy o naszej przyszłości. Mąż, gdyby chciał rozwodu, pewnie nie proponowałby mi wyjazdu. Koroner zdał sobie sprawę, że ta rozmowa nie ma sensu. Przyczyna śmierci mężczyzny nie została jeszcze ustalona. Nie ma sensu obwiniać wdowy za jego śmierć. Dziewczyna została zwolniona. Katarzyna wróciła do domu. Czuła się bardzo źle. Po prostu nie mogła uwierzyć, że Piotr mógłby ją zdradzać. Tak bardzo o nią dbał, spełniał każde jej życzenie, nawet jeśli miał kochankę. Skąd pomysł, że chciał się rozwieść? Jego zachowanie zupełnie nie przypominało kogoś, kto przestał kochać żonę i chce od niej odejść. 3 dni później Katarzynę obudził natarczywy dzwonek do drzwi. Te dni były najtrudniejszymi w jej życiu. Nie wiedziała, co cierpi bardziej, strata kochanka czy fakt, że mógł nie być z nią szczery. Powoli dotarła do drzwi i wpuściła policjantów do domu. Z pewnością nie takiej wizyty się spodziewała. Sekcja zwłok wykazała, że Piotr został otruty, powiedział policjant i pokazał jakiś papier. Katarzyno, mamy nakaz przeszukania domu i rzeczy osobistych, więc nie masz prawa nam przeszkadzać. Tak, proszę, przeszukajcie co chcecie, odpowiedziała Katarzyna. Była jak żywy trup. Nie dziwiła się już, że postanowili przeszukać jej rzeczy, skoro Piotr został otruty, to ona była pierwszą podejrzaną. Kto mógłby życzyć mu krzywdy? Katarzyna z trudem utrzymywała się na nogach, nie mówiąc już o wymyślaniu teorii, kto mógł życzyć krzywdy jej mężowi. Dlaczego nawet nie ukryłaś dowodów? Powiedział śledczy, wychodząc z kuchni. Trzymał w ręku małą szklaną buteleczkę. Kolego, spójrz, odcisk jest dobrze widoczny. A ty, Damian, zakuj ją w kajdanki. Katarzyna, musimy z tobą porozmawiać. Zanim to zrobimy, medycyna sądowa będzie gotowa. Wtedy dowiemy się, jak bardzo kochałaś swojego zmarłego męża. Katarzyna nawet nie próbowała stawiać oporu ani odmówić. Była po prostu w szoku. Najpierw wiadomość o śmierci męża. Potem dowiedziała się, że został otruty. A punktem kulminacyjnym było to, że to ona była główną podejrzaną. Dziewczyna nie przejmowała się tym, co zrobili z nią na posterunku. Była pewna swojej niewinności. Wiedziała na pewno, że nie otruła Piotra. Nie myślała o swojej kochance. Miała, nie miała. Jakie to miało znaczenie? Katarzyna była przepełniona bólem i złością. Policjanci nie dali jej nawet szansy na spokojne pożegnanie męża. Przez kilka godzin Katarzyna była torturowana na komisariacie. Próbowano z niej wymusić przyznanie się do winy. Oczywiście wszystkiemu zaprzeczyła. Dziewczyna nie uniknęła jednak kary. Podczas gdy biegli zajmowali się odbitkami, ona trafiła do celi. 3 bolesne godziny spędziła za kratkami, a kiedy śledczy wezwał ją do siebie, odetchnęła. W końcu była pewna, że wszystko się skończyło i teraz zostanie odesłana do domu. Ale nie. Czy nadal będzie pani zaprzeczać? Zapytał śledczy. Nie zaprzeczać, ale mówić prawdę. Nie otrułam męża i nie mam pojęcia, jak butelka znalazła się w mojej torbie, powiedziała Katarzyna. Jej głos drżał ze strachu i rozpaczy. Czy mógł to zrobić sam? Skąd miałabym wiedzieć? Ale na butelce nie było jego odcisków palców. Twoje były, powiedział śledczy. I w tym momencie Katarzynie zawalił się świat. Dziewczyna nie wiedziała, w jaki sposób jej odciski palców znalazły się na tej nieszczęsnej butelce. Najwyraźniej ktoś postanowił ją wrobić. Ale dlaczego? Do biura weszła kolejna dziewczyna. Wyglądała spektakularnie, ale zbyt wulgarnie. Wypełnione rzęsy i włosy, które były dosłownie przypalone farbą, jaskrawa szminka i zbyt obcisła sukienka. Znasz tę dziewczynę? Śledczy zapytał Katarzynę i wskazał na kobietę, która weszła do środka. Nie sądzę, żebyśmy mieli coś wspólnego z taką osobą. Katarzyna odpowiedziała pogardliwie. Od razu poczuła nieprzyjemną energię od nieznajomej. Sprawiała wrażenie wulgarnej i taniej. Patrz, nawet teraz próbuje mnie obrazić. Nagle nieznajoma krzyknęła histerycznie. Nie możesz się pogodzić z tym, że Piotr wybrał mnie? To nie znaczy, że zasługuje na obrażanie. Nie wystarczy, że zniszczyłaś męża? I nie prosiłam go o rozwód. Dopiero kilka dni temu dowiedziałam się, że jest żonaty. Katarzyna była oszołomiona. Właśnie po to została wrobiona. Ale dlaczego? Katarzyna nawet w najgorszych snach nie wyobrażała sobie, że jej szlachetny i dobrze wychowany Piotr zwiąże się z kimś takim. Jeśli miałby zdradzać Katarzynę, to na pewno nie z tak tanią kobietą. Nie mógł DLA niej zniszczyć swojej rodziny.
Dziewczyna rozpłakała się naiwnie i powiedziała, że Katarzyna zagroziła, że rozprawi się z nimi obojgiem, gdy dowie się, że jej mąż odchodzi, i zaczęła prosić o jak najszybsze wsadzenie jej do więzienia, bo boi się o jej życie. Magdalena, uspokój się. Śledczy zwrócił się do dziewczyny. Katarzyna nieprędko wyjdzie na wolność. Mamy bezpośrednie dowody jej winy. Sprawa trafiła już do sądu. Jakie macie dowody? Katarzyna nie wytrzymała zeznania jakiejś wariatki, której nigdy w życiu nie widziałem? Jak mogłem jej grozić, skoro do tej pory nawet nie wiedziałem o jej istnieniu? Uspokój się, krzyknął mężczyzna na biedną Katarzynę. W torebce znaleźli buteleczkę z trucizną. Pozostałości w niej pasowały do próbki znalezionej we krwi Denata. Twoje odciski na butelce? Masz motyw? Nie ma sensu dłużej zaprzeczać. Zaprzeczanie winie tylko pogarsza sprawę. Niestety Katarzyna nigdy nie była w stanie udowodnić swojej niewinności. Sąd skazał ją na 10 lat więzienia. Nie było jej stać na adwokata. Matka Piotra szybko się dorobiła, a dziewczyna nie mogła przeznaczyć swoich pieniędzy na wynajęcie dobrego specjalisty. Katarzyna nie zdawała sobie sprawy, że coś takiego jest możliwe. Jak można było tak szybko przeprowadzić śledztwo? Żadne inne wersje nie były nawet brane pod uwagę. Wszystko wyglądało na inscenizację, aby tylko się jej pozbyć. Dziewczyna nie zdążyła nawet przeżyć odejścia ukochanego, a sama została pozbawiona możliwości normalnego życia. Jak ona, rozpieszczona dziewczyna, miałaby przetrwać w więzieniu? I co najważniejsze, za co? Za to, że po prostu weszła komuś w drogę, bo była tylko żoną bogacza? Ale było jeszcze jedno pytanie. Kim była ta kochanka? I czy Piotr naprawdę był jej niewierny? Tysiąc pytań kłębiło się w jej głowie, a na żadne z nich nie było odpowiedzi. To właśnie oczy teściowej Katarzyna zapamiętała najlepiej. To była jedyna rzecz, na którą patrzyła podczas rozprawy. Wanda płakała tak mocno. Z taką okrutną nienawiścią patrzyła na swoją synową. Już przed tym dniem ich relacje były napięte, ale nie można było nazwać ich złymi. Wanda i Katarzyna starały się po prostu unikać kontaktów towarzyskich. Spotykały się na rodzinnych wakacjach, ale kobieta nigdy nie pochwalała wyboru syna. Teraz czuła do synowej tylko zaciekłą nienawiść, a na pożegnanie powiedziała jej straszne słowa, życząc, by te 10 lat spędziła w najstraszniejszych męczarniach. Katarzyna znalazła się w więzieniu. Miała dopiero 30 lat. Całe życie było jeszcze przed nią, ale teraz na zawsze przekreśliła ją reputacja kryminalistki. Od tego nie da się uciec. Ale najbardziej frustrujący w tym wszystkim nie był nawet fakt, że będzie musiała spędzić tyle czasu za kratkami, ale to, że nie popełniła żadnego przestępstwa. Kim była Magdalena z komisariatu? Nie wiedziała. Katarzyna nie chciała uwierzyć, że Piotr mógł ją przehandlować za taką panią. Gdy tylko stopa Katarzyny stanęła na terenie więzienia, dziewczyna zaczęła zastanawiać się, jak może wymierzyć sprawiedliwość. Rozejrzała się dookoła i nie rozumiała, jak może tu przetrwać. Inni więźniowie wcale nie wyglądali przyjaźnie. Bała się nawet spojrzeć w górę i przypadkowo spotkać wzrok jednego z nich. A kiedy to zrobiła, zobaczyła osobę, której najmniej spodziewała się zobaczyć w więzieniu DLA kobiet. Po drugiej stronie krat stał jej były narzeczony Tomasz. Nie, nie był więźniem. Był ubrany w biały szlafrok i rozmawiał z jedną ze strażniczek. Katarzyna natychmiast do niego podbiegła. Tomasz, powiedziała z nadzieją. Mężczyzna podniósł głowę, od razu rozpoznał głos. Od 4 lat śniło mu się to po nocach. Tomaszowi nigdy nie udało się znaleźć kobiety, którą pokochałby tak mocno jak Katarzynę. Więzienie DLA kobiet było miejscem, do którego został powołany. Nie była to najprzyjemniejsza praca, ale płaca była dobra. Traktował więźniarki tak samo jak zwykłych pacjentów. Nie interesowało go, jak i dlaczego się tu znalazły. Jeśli potrzebowali pomocy medycznej, zapewniał ją bez osądzania. Czy to jest to lepsze życie DLA, którego mnie opuściłeś? Zapytał z okrutnym szyderstwem w głosie. Przez lata wycierpiał wystarczająco dużo. Tak miło rozmawiać z narzeczoną, która rzuciła go 2 dni przed ślubem. Nie zamierzał. Katarzyna nie wytrzymała tego intensywnego spojrzenia i wyniosłego tonu. Łzy popłynęły jej z oczu. Chwyciła obiema rękami kraty i oparła na nich głowę. Zostałam wrobiona, Tomaszu. I nie powinno mnie tu być. Przez dławiące łzy Katarzyna powiedziała. No nie wiem, zniszczyłeś mnie moralnie, odpowiedział jej Tomasz.
więc będę patrzył na twoje cierpienie z przyjemnością. Mężczyzna odszedł z dumnie uniesioną głową. Katarzyna spojrzała za nim i rozpłakała się w niebogłosy. Masz rację, powiedziała potępieńczo w pustkę. Masz całkowitą rację. To moja karma. Nagle ktoś szarpnął ją za włosy i rzucił na ziemię. To był jeden z więźniów. Wyglądała dość zastraszająco. W jej oczach nie było ani krzty człowieczeństwa. Przez całą jej twarz przebiegała blizna, co jeszcze bardziej potęgowało okrucieństwo jej wyglądu. Nawet nie myśl o flirtowaniu z naszym Tomaszem, powiedziała. Pierwszy dzień. Nie flirtowałem. To mój stary znajomy. Zaczęła się usprawiedliwiać Katarzyna, ale natychmiast dostała w twarz. Nie udzielono ci głosu. Kiedy zostaniesz dopuszczona, wtedy zabierzesz głos, powiedziała kobieta rozkazującym tonem. Zbliżyła twarz do Katarzyny tak blisko, że ta zadrżała ze strachu. Poczuła się nieswojo. Taka bliskość z obcą osobą zawsze była płochliwa z natury. Ale tutaj było to dodatkowo tak odpychające z wyglądu. W końcu kopnęła Katarzynę jeszcze raz pod żebra i odeszła. Dziewczyna nadal leżała na ziemi. Odwróciła głowę w stronę krat i zobaczyła, że strażnik cały czas tam stał. Czy nie miał w sobie krzty człowieczeństwa? Nawet w takim miejscu musi być jakiś porządek. Dlaczego jej nie upomniał? Strażnik odczytał myśli nieszczęsnej dziewczyny i podszedł bliżej ogrodzenia. I lepiej się w to nie mieszać, powiedział do Katarzyny. Ona tu rządzi. Jeśli pomyśli, że jesteś złym człowiekiem, to te 10 lat wyda ci się piekłem. Bez tego myślałbyś, że to raj. Katarzyna rzuciła mu gniewne spojrzenie. Dziewczyna rozłożyła ręce i nogi. Nie chciała wstać. Katarzyna spojrzała w niebo. Było piękne i łagodne, błękitne, bez jednej chmurki. Dokładnie takie samo jak tam, wolne. Ale czy kiedykolwiek wcześniej zwracała na nie uwagę? Nie, nie było takiej potrzeby. Zawsze goniła, spieszyła się. Teraz będzie mnóstwo czasu, by zastanowić się nad swoim dotychczasowym życiem, przeanalizować popełnione błędy. Nie będzie tak jak wcześniej. Tutaj Katarzyna będzie mogła patrzeć w niebo i gwiazdy. Tylko teraz to wszystko nie ma znaczenia. Katarzyna myślała tylko o tym, jak najszybciej odebrać sobie życie. Po prostu nie widziała innego wyjścia. Wiadomo, że po wyroku karnym nie ma co liczyć na normalne życie w społeczeństwie. Kiedy wyjdzie na wolność, będzie miała forty lat. I co będzie miała w tym wieku oprócz przeszłości kryminalnej? Bez męża, bez dzieci, bez domu, bez pracy, bez nadziei. 10 lat to za długo. Po prostu zniszczyliby ją jako osobę. Katarzyna prosiła niebiosa, by w tym miejscu przeszył ją jakiś piorun. Ale niebo było czyste, ani jednej chmurki. Katarzyna została na zewnątrz aż do zgaszenia światła. A potem w celi nie spotykała się z sąsiadami, z nikim nie rozmawiała. Nie dlatego, że jej zabroniono. Katarzyna sama nie chciała mieć kontaktu z tymi kobietami. Nie potrafiła znaleźć ani jednej, choćby częściowo godnej jej uwagi. Przy kolacji jedna z więźniarek próbowała poznać nową dziewczynę. Zapytała o imię, ale Katarzyna milczała jak zaklęta. Nawet na nią nie spojrzała. Jak się okazało, w nocy też nie można było tego robić. Pod prysznicem Katarzyna stała kilka minut. Patrzyła na stróżkę ciepłej wody i wyobrażała sobie, że teraz tak będzie wyglądał każdy dzień. Wokół niej było wiele nagich i brzydkich kobiecych ciał. Trzeba się do tego przyzwyczaić. To teraz nowa rzeczywistość. Lepiej się pospieszyć. Strażnicy zaczną się martwić. Albo co gorsza, Irena zacznie atakować, powiedziała do Katarzyny jakaś dorosła kobieta. Dziewczyna natychmiast oprzytomniała i pospieszyła do wyjścia. Imię Irena podziałało na nią otrzeźwiająco. Zastanawiała się, jak długo będzie ją prześladować. Katarzynie wydawało się, że to jej wieczne przekleństwo. Nawet po wyjściu na wolność, jeśli tego dożyje, dziewczyna nie będzie w stanie odpowiednio postrzegać osób o tym imieniu. Okazało się, że kobieta spod prysznica była jedną z sąsiadek Katarzyny. Z jakiegoś powodu dziewczyna nabrała do niej zaufania. Nie była taka jak te wszystkie więźniarki. Nie miała w sobie złości i rozwiązłości innych. Miała na imię Halina. Dziewczyna chciała z nią porozmawiać. Czy nie powinna mieć tutaj kogoś, z kim mogłaby porozmawiać? Katarzyna zrozumiała, że sama nie da rady. Jak długo tu jesteś? Zapytała Katarzyna. Dość długo, odpowiedziała Halina. I pewnie nigdy stąd nie wyjdę. Katarzyna była zdumiona, a nawet trochę przestraszona. Za jakie przestępstwo można było dostać taki wyrok?
Czy pozory były aż tak mylące, że dała się nabrać najbardziej zatwardziałym? Co zrobiłaś, że zamknęli cię na tak długo? Katarzyna zapytała, nie kryjąc zainteresowania. Pierwotnie niewiele, odparła Halina, wracając do wspomnień. Byłam młodsza od ciebie, kiedy pierwszy raz trafiłam do strefy. Miałam wtedy zaledwie 19 lat. Wracałam do domu z dyskoteki i zaatakował mnie jakiś dziwak, ale nie jestem płochliwa. Walczyłam, ale przesadziłam. Zabójstwo, a potem już poszło. Słuchaj, stary, jak już tu jesteś, to nigdy nie wyjdziesz. Prawie każdy tutaj odsiadywał więcej niż jeden wyrok. Poza tym tutaj może być jeszcze dłużej. Twoja nowa przyjaciółka Irena nigdy nie dowie się, jak to jest żyć na wolności. Ma tutaj kilka wyroków dożywocia, dlatego niczego się nie boi. Nie ma nic do stracenia. Czy ona nie chce ratować swojej duszy, zreformować się, żyć normalnie? Zastanawiała się Katarzyna. Dlaczego miałaby to zrobić? Przecież to ona tu rządzi, wyjaśniła Halina. Kto tam jest? Nie, nikt. Na wolności trzeba pracować, zapewnić sobie jedzenie i schronienie. Tutaj trzeba żyć ze wszystkiego, więc ostrożnie z nią. Katarzyna była w szoku po tej rozmowie. Czy ją może spotkać taki sam los? Widziała siebie za 20 lat. Widziała siebie siedzącą tam i straszącą przybyszów. Nie przypominało to idealnego życia, jakie sobie wyobrażała. Musiała się ratować. Ale jak? Najwyraźniej została wrobiona przez bardzo potężnych ludzi. Nie mogła uwierzyć, że Magdalena była jedyną osobą zdolną do takiego czynu. Jedyną osobą, która mogłaby jej pomóc, jest jej teściowa. Ale ona nienawidzi Katarzyny. Co nie dziwi, bo uważa ją za morderczynię. No i jest jeszcze Tomasz, świadek jej wstydu. Z jaką pogardą na nią patrzy. A przecież kiedyś w jego oczach był tylko podziw i bezwarunkowa miłość. Jej były narzeczony też uznałby ją za morderczynię. Jak sarkastycznie powiedział jej o jej wymarzonym życiu, ale bycie tak zawstydzonym przed jej byłym narzeczonym było nadal umiejętnością. Nie można z nim nawet porozmawiać. Jak się okazuje, można za to dostać w twarz. Nie. Katarzyna nigdy nie przyzwyczai się do tych praw i przepisów, ale istnieć trzeba. Katarzyna z trudem zasypiała w dusznej celi. Najpierw długo walczyła ze sobą, by w ogóle dotknąć prześcieradła i poszewki na poduszkę. Potem nie mogła się wygodnie ułożyć. Łóżko było strasznie twarde. Czuła się, jakby leżała na gołych deskach. Oprócz fizycznego dyskomfortu, stan moralny jej umysłu również uniemożliwiał jej sen. W ciągu pierwszych kilku minut uwięzienia natrafiła na przeszkodę. Bolały ją żebra, miała spuchnięte usta. Katarzyna płakała i modliła się, aby jakiś cud pomógł jej uciec z tego obrzydliwego miejsca. Wydawało jej się, że historia jej aresztowania jest zmyślona. Została przez kogoś wrobiona i opłacona, aby śledztwo nie było prowadzone prawidłowo. Zasmucił ją fakt, że nie mogła nawet pożegnać się z Piotrem. Katarzynę obudził silny cios. Ktoś pociągnął ją za nogi na podłogę. Otworzyła oczy i zdała sobie sprawę, że jest jeszcze noc, bo w celi nie było światła. Katarzyna nie widziała, kto ją zaatakował, ale po głosie poznała, że była to Irena. Z jakiegoś powodu nieszczęsna kobieta nie była lubiana przez więźniów. Najpierw pobiły ją za to, że poszła za lekarzem. Potem została pobita za zignorowanie kobiety, która chciała się z nią spotkać. Katarzynie wytłumaczono, że jej status w zwykłym życiu nie gra tu roli. A jeśli była bogatsza, to na reputację trzeba było zapracować od nowa. W ogóle żony milionerów nie były lubiane w więzieniu. Wydawało się, że te kobiety wyładowują całą swoją nienawiść na biednej Katarzynie. Cała złość, która kumulowała się w tych kobietach przez lata, została teraz skierowana na jedną osobę. Katarzyna nawet nie zdawała sobie sprawy dlaczego, ale nie zdawała sobie już sprawy z niczego. Katarzyna czuła każdą komórkę swojego ciała, każdy mięsień i staw. Wszystkie reagowały potwornym bólem. Teraz ból fizyczny i psychiczny były równie silne. Czasami traciła przytomność i wydawało się, że tylko to pomogło jej przetrwać tę straszną chwilę. Katarzyna była bita z takim okrucieństwem, że nigdy nie była w stanie podnieść się z podłogi. Straciła przytomność i nikt jej nie pomógł. Nikt nie poinformował strażników, że leżała na podłodze przez całą noc aż do rana. Wydaje się, że nawet gdyby została pobita na śmierć, nikt by nie zareagował. Strażnik, który rano robił obchód, zauważył leżącą na podłodze Katarzynę. Nawet ten człowiek, który w swojej pracy widział już wiele przejawów ludzkiego okrucieństwa, zadrżał na widok dziewczyny.
Katarzyna z trudem rozpoznała piękność, która wczoraj wkroczyła na teren tego strasznego miejsca. Świadomość już do niej wróciła, ale po prostu nie mogła wstać. Jej ręka była nienaturalnie podwinięta, twarz posiniaczona i nie było na niej żywego miejsca. Strażnik natychmiast wezwał pomoc i ofiara została wysłana do ambulatorium. A więc znów się spotykamy. Katarzyna starała się uśmiechnąć na widok Tomasza. Ciężko jej było mówić. Usta miała suche i spuchnięte. Na jej twarzy nie było ani jednej żywej plamki. Oba oczy były jaskrawo czerwone od spuchniętych naczyń krwionośnych. Czuła tylko nieznośny ból. Ale w jakiś sposób spotkanie z byłym narzeczonym trochę stępiło te uczucia. Sprawiło nawet, że poczuła się cieplej. W końcu była to najbliższa jej osoba. Katarzyna widziała w nim nadzieję na wybawienie. Oczywiście nie wyciągnąłby jej z więzienia, ale może chociaż umiliłby jej pobyt tutaj, o ile to w ogóle było możliwe. Po wyrazie jego twarzy od razu poznała, że jego uczucia do niej jeszcze nie wygasły. Mężczyzna z trudem powstrzymywał łzy. Spojrzał na swoją zmasakrowaną byłą narzeczoną. Jego usta drżały. Tomasz poprosił strażników, by wyszli. Powiedział, że ręka więźniarki jest ewidentnie złamana, a z takimi siniakami nie może wrócić do celi. Katarzyna została w izbie chorych na 2 tygodnie. Co ci się stało? Tomasz zapytał drżącym głosem. W jego tonie słychać było ból. Był przesiąknięty uczuciami Katarzyny, jakby nawet wziął część tego bólu na siebie. Ręce mu drżały. Często widywał okaleczonych więźniów, ale ten przypadek był szczególny. To wydawało się oczywiste, odparła Katarzyna. Mówienie przychodziło jej z wielkim trudem. Jesteś tutaj lokalną gwiazdą. Okazuje się, że nie dało się z tobą rozmawiać, a potem nie dało się milczeć. Zresztą nie wiem. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jakie inne skargi otrzymałem. O nie, rozciągnął się Tomasz. Wpadłeś na Irenę. W takim razie możesz dziękować Bogu, że żyjesz. Ona tu rządzi. Czasem myślę, że nawet strażnicy się jej boją. Co ja mam teraz zrobić? Katarzyna pytała przez łzy. Nienawidziła mnie. Mam tak siedzieć przez 10 lat i modlić się, żeby jej nie pobili? 10 lat? Tomasz oniemiał, gdy usłyszał to określenie. Co ty zrobiłeś? Katarzyna powiedziała wszystko tak, jak było. Nie miała nic do ukrycia. Nie popełniła żadnego przestępstwa. Opowiedziała o nieznajomym, który ją okłamał, o fiolce z trucizną, którą znaleźli w jej torebce. Zostałam wrobiona i to tak głupio, zakończyła swoją opowieść Katarzyna. Dziewczyna wzięła się znikąd i fiolka. Ale czy sama wezwałabym karetkę, gdybym wiedziała, że otrułam męża? Koroner nawet nie próbował zbadać sprawy. Po prostu wsadzili mnie do więzienia, to wszystko. Mój adwokat nie próbował złagodzić kary. Oni wszyscy są w zmowie. Nie rozumiem tylko dlaczego. Nie musiałeś przekonywać o swojej niewinności. I wiem, że nie jesteś zdolny do takiego czynu. Tomasz wsparł swoją byłą narzeczoną i pogłaskał jej dłoń. Twój charakter nie należy do najłatwiejszych, ale nie jesteś zdolna do morderstwa. Dziękuję, uśmiechnęła się Katarzyna. Po jej policzku spłynęła łza. Tomasz szybko otarł łzy, a Katarzyna przycisnęła policzek do jego dłoni. W tym momencie serce mężczyzny zabiło mocniej. Przypomniał sobie, jak robił to cały czas, a Katarzyna, gdy była smutna, zawsze przyciskała się do niego całym ciałem. To były jego ulubione chwile. Czuło się w nich prawdziwą miłość i ciepło. Tak wtedy, 4 lata temu, zrozumiał, że Katarzyna przestała go kochać, bo już do niego nie lgnęła i nie pozwalała mu ocierać łez. Dziewczyna w tym momencie również wróciła do miłych wspomnień. Uwielbiała tę ich miłą tradycję. Dopiero teraz zdała sobie sprawę, że los daje jej drugą szansę. Ukarał ją okrutnie za to, że zdradziła tak błyskotliwego mężczyznę, jakim był Tomasz. Ale teraz miała jego wsparcie, co oznaczało, że te 10 lat nie będzie tak udręką, jak myślała. Będę musiała codziennie dostawać w twarz, żeby móc cię widywać. Katarzyna próbowała żartować, ale mówienie nadal sprawiało jej taki sam ból. Przez najbliższe 2 tygodnie nie zobaczysz nikogo poza mną, odpowiedział jej również wesoło Tomasz. Więc masz szansę na moje towarzystwo. Ale szczerze mówiąc, chcę ci pomóc. Niewinny człowiek nie powinien siedzieć w więzieniu, a morderca chodzić wolny. Jak mogę znaleźć tę Magdalenę? Mówiłam ci. Widziałam ją pierwszy raz na komisariacie, wyjaśniła Katarzyna. Nie wiem, kim ona jest, ale jeśli naprawdę jest kochanką mojego zmarłego męża, to na pewno przyjdzie do naszego domu. Jeszcze tego samego dnia Tomasz pojechał pod adres, który podała mu Katarzyna.
Uprzedziła go jednak, że jest tam wysokie ogrodzenie i brama, która najprawdopodobniej będzie zamknięta. Mężczyzna i tak postanowił udać się na rekonesans. Rzeczywiście, zarówno brama była zamknięta, jak i ogrodzenie nie do sforsowania. Tomasz nie poddał się jednak. Usiadł w samochodzie i zastanawiał się, jak mógłby dostać się do domu, nie wzbudzając podejrzeń sąsiadów i nie będąc zauważonym przez osoby, które mogłyby znajdować się w środku. W czasie jego rozmyślań brama otworzyła się i wyjechał z niej samochód. Tomasz natychmiast wyjął telefon i zrobił zdjęcie. W środku nie było jednak żadnych osób. Widoczne były jedynie tablice rejestracyjne. Mężczyzna poprosił o nocny dyżur w więzieniu. Powiedział, że pobita więźniarka wymaga stałej opieki, bo jej stan jest poważny. Naczelnik dobrze traktował lekarza, więc nie odmówił prośbie. Był mądrym człowiekiem i od razu zauważył, że Tomasz szczególnie troszczy się o tę dziewczynę, ale o nic nie pytał. Postanowił poobserwować jeszcze trochę. Patrz, ten samochód wyjechał z twojej bramy, powiedziała Tomaszowi Katarzyna i pokazała zdjęcie. Niestety nie widać kierowcy. Nic się nie stało. Katarzyna zatrzymała go. Już wiem, czyj to samochód. To kuzyn Piotra. Odwiedził nas kilka dni przed śmiercią mojego męża. Czy istnieje trucizna, która działa tylko przez kilka dni? Tomasz odpowiedział, że wszystkie trujące substancje zabijają niemal natychmiast, ale można podawać je stopniowo. Wtedy śmierć nie przyjdzie od razu. Może zatruł wodę albo coś innego. Twój Piotr używał tego codziennie. A jak stężenie trucizny zrobiło się za duże, no to wiesz, wyjaśnił Tomasz. Piotr zamawiał dostawy jedzenia. Katarzyna zaczęła rozumieć. Co 3 dni przynoszono mu nową porcję. Sławomir o tym wiedział. Mógł zatruwać porcję. Ale co z tą dziewczyną? Nie rozumiem. I po co miałby zabijać brata? Może myślę życzeniowo. Nie wiem, jakie relacje łączyły pani męża z bratem, powiedział Tomasz. Ale zakładam, że krewni nie zawsze są do siebie przyjaźnie nastawieni. A co siedzi w głowach bogatych, nie potrafię sobie wyobrazić. Myślę, że pieniądze są najważniejsze. Katarzyna odpowiedziała, że nie zawsze tak jest. Zaczęła wymieniać pozytywne cechy swojego zmarłego męża. Tomasz nie był zbyt zadowolony, gdy to usłyszał, ponieważ zostawiła go DLA niego. Przykro mi. W końcu dotarło to do Katarzyny. Chciałam tylko powiedzieć, że zazwyczaj biedni chcą zabrać wszystko bogatym, a wśród jednych i drugich są źli ludzie. Oboje zamilkli. Katarzyna próbowała zrozumieć, co kuzyn Piotra mógł robić w ich domu, nawet jeśli przyszedł po rzeczy. To było dziwne. Na ogół ona i jej mąż byli w dobrych stosunkach, ale nie było mowy, żeby był spadkobiercą z pierwszej linii. Najprawdopodobniej jej teściowa przyszłaby do ich domu. Ale nie mogła pojechać samochodem Sławomira. To było po prostu wykluczone. Sławomir jest synem brata Wandy i mieli po prostu fatalne relacje. Nawet jej bratowa nie była tak źle traktowana jak jej bratanek i jej własny brat. Piotr porozumiał się ze Sławomirem wbrew woli matki, choć bracia też mieli czasem kłopoty. Nie mogli się dogadać w sprawach biznesowych. Wtedy Katarzyna wpadła na pewien pomysł. Sławomir też miał motyw. Poza tym miał dość pieniędzy, by przekupić policję. Pozostało tylko dowiedzieć się, kim jest nieznajomy, który wsadził Katarzynę za kratki. Wiesz, jak znaleźć informacje o nieznajomym? Katarzyna zapytała Tomasza, który również siedział obok niej zamyślony. Wiem, że w naszym wieku wszystko można znaleźć w internecie, odpowiedział jej Tomasz. Zwłaszcza wy, dziewczyny, lubicie pokazywać każdy swój ruch na portalach społecznościowych. Ja też wiele się o was w ten sposób dowiedziałem. No właśnie, idź poszukaj Sławomira wśród moich znajomych, szybko uświadomiła sobie Katarzyna. A od niego poszukamy Magdaleny. Tomasz otworzył laptopa, wszedł na przeglądarkę i na całym ekranie pojawił się bardzo intymny obrazek. Była to reklama klubu ze striptizem. O, przepraszam. Tomasz momentalnie zarumienił się po czubki uszu. Po prostu mój znajomy miał wieczór kawalerski. Niedawno zamówiliśmy mu prezent. No wiesz, więc teraz cały czas dostaję te reklamy. Katarzyna uśmiechnęła się słodko. Uznała, że zakłopotanie byłego narzeczonego jest nawet urocze. Faktycznie, zdjęcie nie chciało się zamknąć. Nagle Katarzyna zobaczyła dziewczynę na zdjęciu. Czekaj, nie zamykaj! Krzyknęła ostro i natychmiast skrzywiła się z bólu, który przeszył jej ciało. A więc to ona, Magdalena, to ona. Więc jest striptizerką? Nie wierzę, że Piotr zostawiłby mnie DLA striptizerki. To szaleństwo. Przynajmniej teraz wiemy, gdzie jej szukać. Tomasz powiedział optymistycznie.
Myślę, że jutro pójdę do klubu ze striptizem. Nie miałbyś nic przeciwko, prawda? Ja też bym sfinansowała ten wyjazd, gdybym miała taką możliwość, odpowiedziała mu z uśmiechem Katarzyna. Następną noc Katarzyna spędziła sama. Leżała w ambulatorium i patrzyła na rozgwieżdżone niebo. Tomasz celowo ustawił jej łóżko tak, by mogła patrzeć przez okno. Katarzyna pomyślała, że popełniła wielki błąd, zostawiając go tak okrutnie. Tak, Piotr też ją kochał i troszczył się o nią, ale miał o wiele więcej do zaoferowania, więc to nie był dla niego żaden wyczyn. Biżuteria, markowe sukienki. To wszystko jest ładne, ale nie ma żadnej wartości w tym, co zrobił Tomasz. Jeśli dawał pierścionek, to był on kupiony za ostatnie pieniądze. Albo mężczyzna długo na niego oszczędzał, pozbawiając się różnych rzeczy. To był czyn. Znowu porównujesz ich po prezentach? Katarzyna zganiła się na głos. Oczywiście, że porównywała ich przez pryzmat pieniędzy, bo wszystko, co Piotr D.L.A. niej robił, wiązało się z jego bogactwem. I Katarzyna dopiero teraz zdała sobie z tego sprawę. Jej były mąż nie stał się zły od tak po prostu. To był jego język miłości. To było to, co zawsze robił. Po prostu nie umiał inaczej. Tomasz dał Katarzynie możliwość poczucia się kochaną kobietą nawet bez diamentów, otarcia łez, poprawiania koca, bo Katarzyna sama nie sięga. Pościelić łóżko tak, by patrzyła w niebo, a nie na złą ścianę więziennej izby chorych. To jest prawdziwa troska i o wiele przyjemniejsze niż wycieczka do drogiego hotelu. A teraz jej były narzeczony pojechał znaleźć dziewczynę, która okłamała Katarzynę. Tak postępuje prawdziwy mężczyzna. Tomasz nie spał poprzedniej nocy, bo pomógł ukochanej odnaleźć Magdalenę. Teraz znów nie miał chwili wytchnienia, bo zamierzał dowiedzieć się, dlaczego ją wrobiła. Gdy Tomasz zbliżył się do baru ze striptizem, jego twarz znów poczerwieniała. Mimo wszystko to nie była jego rozrywka. Nigdy wcześniej nie był w takich miejscach, w ogóle nie wiedział, jak się zachować, ale przezwyciężył strach i nieśmiałość, bo nie był tu DLA zabawy, ale by pomóc ukochanej. O dziwo, w pewnym momencie poczuł, że zdradza Katarzynę i poczuł wstyd. Tomasz niemal od razu zobaczył dziewczynę, o którą mu chodziło, i poprosił ją o prywatny taniec. Gdy tylko weszli do prywatnego pokoju, mężczyzna zatrzymał tancerkę. Zapłacę ci dwa razy więcej, tylko przestań, poprosił Magdalenę. Tomasz wyglądał bardzo śmiesznie. Zasłaniał dziewczynie oczy, starał się na nią nie patrzeć. Gdy tancerka się zatrzymała, zdjął całkowicie marynarkę i poprosił, by zarzuciła mu ją na ramiona. Może zrobiłam coś nie tak? Zapytała zaskoczona Magdalena. Nie, chcę tylko porozmawiać z tobą o dziewczynie, która z twojej winy spędzi 10 lat gnijąc w więzieniu, podczas gdy ty będziesz trząsł swoimi częściami ciała. Powiedział oceniająco Tomasz, patrząc już w oczy tej piękności. 10 lat. Magdalena nie powstrzymywała emocji. Kazał mi ją tylko nastraszyć. Nie, nie pisałam się na to. Powiedział ci? Tomasz zapytał ponownie. Czyli ktoś kazał ci kłamać na policji? Magdalena zdała sobie sprawę, że się zdradziła. Nie chciała się przyznać, ale sumienie naprawdę nie pozwalało jej żyć spokojnie, wiedząc, że ktoś z jej winy trafi na tyle lat do nielegalnego więzienia. Tomasz zauważył, że dziewczyna zamyka się w sobie. Postanowił przycisnąć ją, gdy była jeszcze dość chłodna z emocji. Przed wyjściem dyskretnie zrobił Katarzynie zdjęcie tylko po to, by przycisnąć swoje sumienie. Spójrz, to dziewczyna, którą wsadziłeś do więzienia, powiedział Tomasz i pokazał jej zdjęcie. Jest za kratkami dopiero od 2 dni. To zostało jej zrobione 1 dnia. Zapewniam cię, że nie wstanie ze szpitalnego łóżka. W najlepszym wypadku Katarzyna opuści więzienie okaleczona, w najgorszym nigdy z niego nie wyjdzie. Co ty sobie myślałeś? Tam nikt nie lubi bogatych kobiet. Magdalena spojrzała na zdjęcie i natychmiast odwróciła wzrok. Łza spłynęła jej po policzku. Powiem ci wszystko, ale musisz mi obiecać, że Sławomir się nie dowie, powiedziała tancerka. To łajdak i zapłacił mi mniej niż obiecał. Widać, nie zagrałem dobrze, choć jak widzę, bardzo przekonująco. Jeśli ten nieszczęśnik jest w takim stanie, to oczywiście nie byłam kochanką Piotra, nawet go nie znam. Ale Sławomir jest częstym gościem tego miejsca. Poprosił mnie, żebym skłamała na policji i powiedział, żebym się nie martwiła. Śledczy zostanie przekupiony. Więc nie zostanę oskarżony o krzywoprzysięstwo. Ale po co miałby zabijać brata i posyłać niewinną dziewczynę do więzienia? Tomasz nie zrozumiał. Jak bardzo jesteś naiwny. Magdalena poklepała go po ramieniu.
O wszystkim na tym świecie decydują pieniądze, a więzy rodzinne nie są na pierwszym miejscu. Zgadnij, kto teraz rządzi w firmie Piotra. A potem zastanów się, kto będzie następną ofiarą. Tomasz nie mógł tego zrozumieć. Nie był wtajemniczony w zawiłości powiązań rodzinnych zmarłego męża Katarzyny, ale przypuszczał, że ona może to wiedzieć. Mężczyzna podziękował tancerce, zapłacił jej nawet 3 razy więcej niż powinien. Weź mój numer telefonu, zaproponowała Magdalena po raz ostatni. W razie czego mogę się przydać? Sławomir często mnie odwiedza. Tomasz jeszcze raz podziękował striptizerce i pospiesznie oddalił się z obrzydliwego DLA niego miejsca. Rano pospieszył do Katarzyny, by opowiedzieć, czego się dowiedział. Ostrzegł też, że ofiar będzie więcej. Zapytał Katarzynę, czy wie, kto to może być. Przecież trzeba tych ludzi wtedy ostrzec. To Wanda. Katarzyna odpowiedziała ściszonym głosem, tylko że ona jest na 100% moją teściową. Ze Sławomirem są już w związku, żeby nie powiedzieć bliskim. Jeśli teraz on będzie kierował firmą Piotra, to jego matka będzie chciała to naprawić. Jest kobietą władczą i nie pozwoli odebrać sobie tego, co należało do jej syna. Co za koszmar, odezwał się Tomasz. On nie oszczędzi nawet kobiety. Katarzyna spojrzała uważnie na byłego narzeczonego i uniosła brwi. Czyli to, co mi zrobili, uważasz za dopuszczalne? Zapytała. Bez względu na to, jak źle Katarzyna czuła się z teściową, a ona z nią, nie można było pozwolić, by prawdziwy morderca Piotra chodził wolny, a nawet przejął cały jego majątek. Wanda też nie zasługiwała na to, by płacić za siebie. Mimo to udało jej się wychować tak dobrego syna, więc w niej też jest coś ludzkiego. Katarzyna poprosiła Tomasza o rozmowę. Mężczyzna jednak sam chciał wiedzieć, jak znaleźć kobietę. Zawsze był za sprawiedliwością, zwłaszcza ona mogłaby pomóc uwolnić Katarzynę i, jeśli to możliwe, udowodnić, kto był prawdziwym sprawcą. Kontakt z Wandą był łatwiejszy niż z Magdaleną i mniej kłopotliwy. Katarzyna ostrzegła, że na początku lepiej nie mówić, że Tomasz jest od niej, bo teściowa już jej nienawidzi. A po tym, jak sąd uznał ją za winną, w ogóle przekleła synową. Tomasz przedstawił się jako kurier, powiedział, że ktoś chce wysłać kobiecie prezent. Oczywiście sama nie otworzyła drzwi. Z Tomaszem spotkał się lokaj, ale i to Katarzyna przewidziała. Powiedz mu, że chce porozmawiać o Piotrku, powiedział Tomasz, tak jak kazała mu Katarzyna. Dziewczyna wyjaśniła, że tylko jej mama tak nazywała byłego męża. Nikomu innemu nie pozwalał w żaden sposób przekręcać jego imienia. W ogóle mu się to nie podobało i złościł się, gdy mama tak się do niego zwracała. Ale ona się uparła. Katarzyna miała rację, niecałe 5 minut później. Wanda siedziała naprzeciwko Tomasza w salonie. Przyszedłem cię ostrzec, powiedział natychmiast mężczyzna. Grozi ci niebezpieczeństwo. Nie mam na to żadnych dowodów. Ale jeśli jesteś inteligentną kobietą, w co nie wątpię, sama zdasz sobie z tego sprawę. Nie jestem głupia, odpowiedziała mu Wanda, ale jeszcze nie do końca rozumiem. Mówiłaś, że dowiedziałaś się czegoś o moim synu. W głosie kobiety była siła. Było oczywiste, że znała swoją wartość. Dość dumna i pełna woli. Tomasz czuł się przy niej jak mały chłopiec. Tak bardzo była poważna. Ale dopiero kiedy powiedziała o swoim synu, jej twarz nieco złagodniała. Tak, bardzo kochała swojego Piotrka i tęskniła za nim. Wiem, kto naprawdę zrobił to twojemu synowi. Obawiam się, że będziesz następna. Tomasz starał się mówić jak najdelikatniej. Zastanów się, kto jest teraz u steru firmy Piotra. Kto zgarnie wszystko, jeśli staniesz mu na drodze, zapewniam cię. Katarzyna nie miała powodu, by to robić. Czy twój syn był wobec niej lojalny? Znasz swoją krew. Nie zniżyłby się do kontaktów ze striptizerką. A taka właśnie jest Magdalena. Mam dowód, dlaczego Katarzyna miałaby to zrobić. Przecież i tak byłaby pierwszą podejrzaną. Spójrz na nią teraz. Myślisz, że chciałaby DLA siebie takiego losu? Co za koszmar. Wanda krzyknęła i złapała się za klatkę piersiową, gdy Tomasz pokazał jej zdjęcie pobitej dziewczyny. Oczywiście żałował, że od razu zrzucił na nią wszystkie informacje, ale chciał przemówić teściowej do rozsądku. Tomasz miał żal do Katarzyny i chciał jak najszybciej oczyścić jej reputację w oczach tej kobiety. Sławomir. Wanda powiedziała powoli i potrząsnęła głową. Chociaż mózgiem tej akcji był oczywiście mój brat, mój Damian. Nie sądziłam, że do tego dojdzie. Magdalenie po prostu zapłacono za donos na Katarzynę. Policja oczywiście została przekupiona. A fiolkę podłożył albo sam śledczy, albo Sławomir, wyjaśnił Tomasz.
A Magdalena, jak rozumiem, jest tancerką, tak? Doprecyzowała Wanda. No to rozumiem. Sławomir jest fanem takich rozrywek. Nie dość, że zrujnowali mojego syna, to jeszcze zszargali jego reputację. A Katarzyny szkoda. Nie lubiłem jej, ale Piotr był z tą dziewczyną szczęśliwy. Ona na to nie zasługuje. Tak, to wspaniała osoba, potwierdził Tomasz. Nie powinieneś był mówić jej takich przykrych rzeczy. Mimo, że zostawiła mnie tuż przed ślubem DLA twojego syna. Wciąż ją kocham. Jeśli uda nam się ją uratować i wsadzić prawdziwych przestępców za kratki, to mam nadzieję, że uda nam się dokończyć to, co zaczęliśmy. A ty musisz zostać uratowany. Magdalena sama zasugerowała, że twoja osoba nie zostanie pominięta. Wanda powiedziała, że sama dokończy robotę, jeśli Tomasz pomoże jej skontaktować się z tancerką. Jak na razie był to ich jedyny sposób na wpłynięcie na Sławomira. Kontakt z Damianem był bezcelowy, nigdy by się nie przyznał, ale bratanek nie był najmądrzejszym kolegą. Nawet tym razem jego wspólnik szybko go wydał. Cóż, Katarzyno, pozostaje nam tylko czekać, oznajmił wynik spotkania z Wandą. Powiedziała, że sama podejmie decyzję, więc nie musimy długo czekać, powiedziała Katarzyna nawet z lekkim optymizmem w głosie. Wanda nie będzie tego przeciągać. To nie leży w jej naturze. Powiedz mi, czy możesz kazać mi tu leżeć, dopóki wszystko się nie rozwiąże? Naprawdę nie chcę iść do tych kobiet, a ty jesteś raczej miłym towarzystwem. Nie wrócisz do swojej celi. Obiecuję, powiedział Tomasz i ujął dłoń Katarzyny w swoją. Wanda rzeczywiście nie zwlekała. Zaraz po tym, jak Tomasz ją zostawił, zadzwoniła do Magdaleny i kazała jej do siebie przyjechać. Tak też zrobiła. Nie można było tego nazwać zaproszeniem. No to cześć, moja nieudana synowa. Ile Sławomir Cyi zapłacił za uwięzienie Katarzyny? No to Wanda przywitała się z Magdaleną. Myślę, że dużo mniej niż ty mi proponujesz, odpowiedziała Magdalena i mrugnęła do kobiety. Wanda klasnęła w dłonie. Lubiła takie rozpoczynanie rozmowy. Już się bała, że dziewczynę trzeba będzie przekonywać, a nawet zastraszać, ale sama wyszła z inicjatywą. Magdalena czekała na telefon od Wandy, bo zdawała sobie sprawę, że może sporo zarobić i uratować niewinną dziewczynę. Mimo to historia Katarzyny przeszyła jej serce. Żadna dziewczyna nie zasługiwała na taki los. Magdalena dobrze wiedziała, jak to jest być opłacanym za nic. Nie skończyła tylko w klubie ze striptizem. Niewiele osób idzie tam do pracy DLA dobrego życia. Magdalena dorastała w dysfunkcyjnej rodzinie. Jej rodzice nawet teraz nie wiedzą, czym zajmuje się córka, jak zarabia na życie. Jej mama i tata bardziej lubią pić alkohol. Nie zauważyli, że 16-letnia dziewczyna zaczęła pracować w nocy. Nie interesowało ich, dokąd chodzi co noc i skąd wraca nad ranem. Czasami jednak tata zwracał uwagę na jej nieobecność. Potem Magdalena otrzymała kilka ciosów, a następnie rodzice zaczęli zabierać jej ciężko zarobione pieniądze i wydawać je na alkohol. W wieku 19 lat wyprowadziła się z domu i zaczęła wieść mniej lub bardziej spokojne życie. Ale wciąż marzyła tylko o jednym, aby uciec od tego wszystkiego, znaleźć dobrego młodego mężczyznę i założyć rodzinę. Magdalena chciała otworzyć własny salon kosmetyczny, więc zgodziła się na propozycję Sławomira. Za pomoc obiecał jej znacznie więcej pieniędzy. Teraz miała nadzieję DLA Wandy. Kobieta wyjęła kartkę i napisała na niej kwotę. Magdalenie zaokrągliły się oczy. Wystarczyło na więcej niż jeden salon piękności. Oczywiście w walucie, dodała Wanda. Wtedy Magdalenie otworzyły się nie tylko oczy, ale i usta. Była gotowa zrobić wszystko, nawet za połowę tej kwoty. Powiedz mi, czy za takie pieniądze mam go zabić? Zapytała oniemiała dziewczyna. Nie musisz. Nie zniżysz się do ich poziomu, powiedziała Wanda z uśmiechem. Wzięli nas za bezprawia. Rozprawimy się z tymi łobuzami zgodnie z prawem. Powiedz mi, czy uda ci się nakłonić go do mówienia i sprawić, by Sławomir przyznał się do wszystkiego? Musimy się upewnić, że doda, że jego ojciec był w to zamieszany. Musimy wyeliminować ich obu. Rozmowa musi być oczywiście nagrana. Wideo czy dyktafon to żaden problem, zapewniła mnie Magdalena. Powiedział mi wszystko za pierwszym razem. Tydzień później Wanda Pawłowna sama poprosiła o spotkanie z Katarzyną. Tomasz trzymał to w tajemnicy przed ukochaną, chciał jej zrobić niespodziankę i myślał, że może się tym zmartwić. Katarzyna w pierwszej chwili nie mogła uwierzyć własnym oczom, gdy zobaczyła zbliżającą się do niej teściową, która niedawno życzyła jej najgorszych rzeczy, jakie można sobie wyobrazić.
A potem nawet spróbowała się do niej uśmiechnąć, bo zauważyła, że teściowa też jest w dobrym humorze. Chcę zauważyć, że wyglądasz dużo lepiej niż na tym zdjęciu. Wanda skomplementowała szwagierkę. Katarzyna była już świadoma, że Tomasz wykorzystał jej zdjęcie jako dodatkowy argument DLA Magdaleny i Wandy. Nie osądzała go za to. W takiej sprawie wszystkie środki są dobre. Myślę, że przyszedłeś do mnie z dobrymi wieściami, albo tak się cieszysz, bo chcesz sobie ze mnie pożartować. Katarzyna utrzymała wesoły ton rozmowy. Po prostu sama chcę ci przekazać nowinę. To oczywiście nie jest w zwyczaju, ale pozwolono mi na to. Wanda niemal promieniała, rozmawiając ze szwagierką. W tej chwili mój brat Damian i mój siostrzeniec są w areszcie. W najbliższym czasie nie będziesz mogła przekazać im swojej opinii. Nie dlatego, że ty trafisz do więzienia na 10 lat, ale dlatego, że oni utkną za kratkami na długi czas. Katarzyna oczywiście zrozumiała, o czym tak zawoalowanie poinformowała ją teściowa, ale trudno było w to uwierzyć. Czy oni naprawdę to zrobili i to tak szybko? Sławomir często odwiedzał Magdalenę. Zbyt często. 3 dni po tym, jak dziewczyna umówiła się z Wandą, przyszedł do klubu ze striptizem. Sławomir od razu zawołał Magdalenę do siebie, a ona przyszła z butelką alkoholu. Taki ładny dzień. Uczcimy to? Zaproponowała. Zróbmy to, tym bardziej świętujmy, odpowiedział młodzieniec. Ale chodźmy prywatnie. Nie chcę błyszczeć przed wszystkimi. Ta propozycja była Magdalenie nawet na rękę, bo schowała telefon do prywatnego pokoju. Dziewczyna weszła pierwsza i szybko wcisnęła nagrywanie na dyktafon. Po kilku drinkach uznała, że już czas. Kiedy zamierzasz wypłacić mi resztę sumy? Delikatnym i przebiegłym głosem zapytała tancerka. Myślę, że doskonale odegrałam swoją rolę. Niewinna dziewczyna zgnije w więzieniu. Trudno mi uspokoić sumienie. Ale kwota, którą obiecałeś, pomoże złagodzić jej głos. Poczekaj trochę. Jeszcze nie skończyliśmy sprawy, odpowiedział jej Sławomir. My? Nie będę brała udziału w niczym innym, odparła Magdalena. Na pewno nie za pieniądze, które mi obiecałeś. Co to ma wspólnego z tobą? Sławomir roześmiał się. Na razie jest inna ciotka. Ja i mój ojciec nie możemy przejąć biznesu na własność. Zobaczysz, jak będzie skończony, dostaniesz swoje honorarium. A teraz przestań gadać. Moja szklanka jest pusta. To właśnie ten dialog włączył śledczy. Kiedy Sławomir i Damian zostali przywiezieni na komisariat, mężczyzna był tak głupi, że nie zdawał sobie sprawy, co go czeka. Ale jego ojciec szybko się zorientował. Jesteś idiotą, krzyknął Damian do syna. Upiłeś się do nieprzytomności. Ale jak mogłeś pomyśleć o tym, żeby powiedzieć striptizerce? A ja żądam telefonu. Mam takie prawo. Nie rozmawiamy bez prawników. Oczywiście, że masz prawo i dostaniesz adwokata, odparł śledczy. Ale on niewiele może DLA ciebie zrobić. Odsiedzi pan sporo czasu. Za morderstwo, za wrobienie Katarzyny i za próbę zabójstwa jej siostry. Wanda powiedziała Katarzynie, jak łatwo udało się wydostać sprawców. Jeszcze dziś staniesz przed sądem. Kobieta powiedziała do szwagierki. I zapewniam cię, że wyjdziesz na wolność. Nawet nie wiem, jak ci dziękować. Katarzyna rozpłakała się częściowo. To ja powinnam podziękować. Kobieta nie powstrzymała też łez. Po raz pierwszy Katarzyna widziała ją tak miłą i szczerą. Ty i twój Tomasz. Zrobiliście lepszą robotę niż ci śledczy, którzy DLA pieniędzy zrobiliby wszystko. Nie zostawię was bez zasłużonej nagrody. Jako wdowa po milionerze masz prawo do spadku. Postaram się, aby wszedł on w życie tak szybko, jak to możliwe. Mam jednak nadzieję, że przyjmiesz ode mnie część majątku. Nawet na to nie liczyłam, powiedziała Katarzyna, zalewając się już łzami. Pozwól, że cię przytulę. I przytuliły się tak mocno, jakby były najlepszymi przyjaciółkami, które nie widziały się wiele lat. Nareszcie ich bezsensowna kłótnia dobiegła końca, choć za tak wysoką cenę. Ale musisz mi obiecać, że nie zostawisz Tomasza, powiedziała niespodziewanie Wanda. On tak bardzo cię kocha. Nie można pozwolić odejść takiemu człowiekowi. Możesz to uznać za moje błogosławieństwo. Katarzyna uśmiechnęła się i skinęła głową. Zdała sobie sprawę, że Tomasz był najlepszą rzeczą w jej życiu. Trudno było sobie wyobrazić, by ktokolwiek inny stanął w jej obronie i zrobił DLA niej tyle, co ten prosty lekarz. Tego samego wieczoru Katarzyna została zwolniona. Została oczyszczona ze wszystkich zarzutów. Tomasz odwiózł ukochaną do domu. Zostań, powiedziała cicho do niego pod drzwiami domu. W porządku, jeśli chcesz. Zaopiekuję się tobą dzisiaj, powiedział Tomasz, który nie rozumiał, co Katarzyna ma na myśli. Przecież masz złamanie. Rozumiem, że potrzebujesz pomocy.
Nie, nie rozumiesz, zaśmiała się Katarzyna. Zostań na zawsze. Dziewczyna roześmiała się i pocałowała kochanka. On nawet nie od razu zorientował się, co się dzieje, bo bał się nawet pomyśleć, że ich ponowne spotkanie jest możliwe. Tym bardziej nie spodziewał się, że Katarzyna mu to zaproponuje. Tak naprawdę nigdy więcej ze sobą nie zerwali. Ta historia zmieniła charakter Katarzyny. W końcu przestała wymagać czegokolwiek od swojego ukochanego. Nie tylko akceptowała, ale też wiele mu dawała. Starała się też o niego dbać. Nie dlatego, że była mu wdzięczna za pomoc, ale dlatego, że chciała. W końcu zdała sobie sprawę, że miłość nie jest mierzona w pieniądzach i biżuterii. Tego uczucia w ogóle nie da się przeliczyć na żadną walutę świata. Pół roku później Katarzyna i Tomasz wzięli ślub i przeprowadzili się do nowego domu, bo nie chcieli, by cokolwiek przypominało im o dawnym życiu. Tomasz przeszedł na emeryturę. Otworzył własną, prywatną klinikę. Katarzyna natomiast prowadziła własny biznes. Otworzyła kilka butików, w których sprzedawała ekskluzywne i drogie ubrania. Utrzymywali kontakt z Magdaleną. Dziewczyna zrealizowała swoje marzenie i otworzyła salon kosmetyczny. Katarzyna była tam częstym gościem. Pewnego dnia Katarzyna przyszła do jednego z jej sklepów. Robiła to czasem, by sprawdzić zamówienie, doglądnąć konsultantek, porozmawiać z klientkami. W końcu wśród jej klientek były same dobrze sytuowane panie. Wiele z nich było jej znajomymi, a nawet przyjaciółkami. Ale tym razem miała wyjątkową klientkę. Weronika trochę niepewnie zapytała Katarzynę: czy to nie ty? Moje oczy nie kłamią. Katarzyna? Dziewczyny rzuciły się na siebie i mocno przytuliły, jakby lata milczenia nigdy nie miały miejsca, jakby nigdy się nie pokłóciły. Obie nie mogły powstrzymać łez. Stali przytuleni do siebie przez kilka minut. Żadne z nich nie chciało przestać się przytulać. Tak długo na to czekałam, powiedziała Katarzyna. Przyjaciółki poszły do restauracji, aby porozmawiać o wszystkim, co im się przydarzyło przez lata. Wiesz, jestem ci wdzięczna za to, że mnie wtedy tak rozzłościłaś, powiedziała Weronika. Człowiek w agresji jest zdolny do niesamowitych rzeczy. Pół roku po twojej ucieczce ja również udałam się do miasta. Tylko że ja postanowiłem od razu podbić stolicę. Wzięłam ogromny kredyt i otworzyłam własny biznes. Teraz mam sieć kawiarni. Przyjechałam tu w samą porę na otwarcie nowego lokalu. Potrzebowałam pięknego stroju. Twój sklep został mi polecony jako najbardziej godny polecenia w tym mieście. Weronika powiedziała mi, że też wyszła za bogatego mężczyznę, ale zrobiła to, gdy już stanęła na własnych nogach. Kiedy słuchała opowieści Katarzyny, mogła tylko ocierać łzy. Ale jej smutek zniknął, gdy tylko usłyszała, że ona i Tomasz są małżeństwem. O to chodzi, zaśmiała się Weronika. To prawda. Naśladowała ją Katarzyna. Ale i tak spędziłam miesiące na wybieraniu sukni. Dziewczyny zaśmiały się głośno. Przysięgły sobie, że już nigdy się nie rozstaną. Nie można stracić tak dobrych ludzi. Zostały przyjaciółkami rodziny i często się odwiedzały.